Czasami wdzięczność trudno jest ubrać w słowa. Wtedy proste dziękuję zawiera wszystko, co chcemy wyrazić. Takie słowa znalazły się na podziękowaniach, które za chwilę będę miała ogromną przyjemność wręczyć panu Dariuszowi Wyszyńskiemu i panu Andrzejowi Wójtowiczowi. Za co te podziękowania? Dla pana Andrzeja za to, że zainicjował pomysł wyremontowania sauny, miejsca, które tutaj w naszej kietrzańskiej hydrosferze cieszy się ogromną i myślę, że zasłużoną popularnością. Jakkolwiek miejsca, które dzięki temu, że państwo je tak lubicie i chętnie z niego korzystacie, było już nieco sfatygowane. Pan Andrzej, myślę, nie jako jedyny dostrzegł to, że miejscu temu należy się remont, ale jako ten jeden postanowił zadziałać, a zadziałał w taki sposób, że udał się do pana Darka. Tak było, panowie? To za chwilę oddam mikrofon. Udał się do pana Darka, a pan Darek, powiem wprost i może mało elegancko, wyłożył niemało, obaj panowie włożyli także niemało pracy w to, aby sauna mogła wyglądać tak, jak wygląda w tej chwili. Więc ja zanim przekażę głos najpierw panu burmistrzowi, a potem panom raz jeszcze serdecznie panom dziękuję. I życzyłabym sobie, każdy włodarz by sobie tego życzył, żeby taka aktywność mieszkańców była zjawiskiem jak najbardziej powszechnym, bo robimy to dla siebie. Wszyscy jesteśmy mieszkańcami gminy i to, co robimy, robimy dla siebie. Tylko, żeby nam się chciało i żebyśmy oczywiście mieli na to środki, bo bez tych środków, dzięki panu Dariuszowi pozyskanych, same chęci nie wystarczyłyby. Tak więc dziękuję i za chęci, i za środki, i za pracę. Bardzo, bardzo dziękuję. Panie burmistrz, panowie, obiekt jest przecież w zarządzaniu CEKIS-u, więc ja dzisiaj w imieniu CEKIS-u, w imieniu dyrektora CEKIS-u bardzo serdecznie panom dziękuję. Szczerze powiedziawszy, wiedziałem, że jak pan Andrzej i pan Wyszyński się u nas w biurze pojawili, to wiedziałem, że coś z tego będzie, bo tak powinno być, więc bardzo serdecznie dziękujemy. Dzisiaj ja dziękuję zarówno jako zastępca burmistrza, jak również w imieniu CEKIS-u i w imieniu dyrektora pana Michała Fity. Serdecznie i jeszcze raz bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. I karnet napływalny. Andrzeju. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Prosimy o pozdrowienie. Tak naprawdę wszystko już właściwie zostało powiedziane. Ja tylko dodam, że no jest to niewątpliwie dla nas tu w Kietrzu, nawet nie dla samej gminy, powiatu, ale spoza powiatu bardzo ważne miejsce ta sauna. Bardzo dużo osób z tej sauny korzysta. Cieszę się, że mogłem dołożyć jakąś cegiełkę, aby tą saunę wyremontować i chwalić się na dzień dzisiejszy nią. Może ja tylko dwa zdania, jak to było. Akurat kierowałem pielgrzymką pieszą do Pilszcza i tak z panem Darkiem zaczęliśmy rozmawiać o basenie, o wszystkim, a szczególnie później zeszliśmy na temat sauny. No i pan Darek mówi, wiesz co, ja mam taki pomysł, ja bym to wyremontował. Ja mówię, no chyba żartujesz sobie. No tak, wyremontowałbym to. No ale sobie myślę, o kurczę, muszę tu mieć świadka. Zawołałem kolegę Ryśka, Rysiek stanął. Ja mówię, słuchaj, co Darek mówi, ja wyremontuję saunę. Tak, ja wyremontuję saunę. Dobrze, mam z panią burmistrz załatwiać, masz z panią burmistrz załatwiać. No i załatwiliśmy spotkanie, umówiliśmy się, później był pan wiceburmistrz, pan dyrektor był, postanowiliśmy remontować. To znaczy ja tylko jako człowiek, który znalazłem pana Darka do remontu, natomiast cały wkład finansowy wyłożył pan Darek. To jest potężny wkład finansowy. Siedzieliśmy tu 3 tygodnie, także to zostało zrobione. Także należą się też jeszcze podziękowania panu Łukaszowi Golikowi za lampę, elektrykę, którą tu też zrobił, były kable przepalone. Także myślę, że ta sauna nam tutaj posłuży no, następne 10 lat. Będziemy na bieżąco kontrolować, gdyby coś się działo, będziemy na bieżąco usterki usuwać. Także dziękuję ze swojej strony.